Dzień dobry, Piotr Tomski. To jest Rozmowa Niezależna. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK. Witam serdecznie, witam Pana, witam Państwa. Chciałbym porozmawiać o budżecie. Wczoraj mieliśmy pierwsze czytanie, burzliwa dyskusja w Sejmie. Minister Rostowski określa ten budżet jak wielkie zmiany finansów publicznych. Ja twierdzę, że po pierwsze to tak, to jest nieistniejący budżet, czyli fikcyjny budżet, czyli nie ma budżetu i niedługo nie będzie ministra, który ten budżet przygotował. Tak. Dlaczego nie ma budżetu? Dlaczego nie ma budżetu? Dlatego, że ten budżet jest fikcyjny, oparty na aktach prawnych, na ustawach, których na razie nie ma, które nie wiadomo, czy będą. Na przykład OFE. Na przykład ustawa dotycząca zmian w OFE, ale nie tylko, bo ta ustawa dotycząca zmian OFE to są oszczędności według pana ministra Rostowskiego, naszego wybitnego sztukmistrza z Londynu, to są oszczędności rzędu 13 miliardów, co najmniej 13 miliardów złotych. Czyli on sobie wpisał olbrzymią kwotę do budżetu, mimo że ta ustawa ma dopiero, projekt tej ustawy ma wchodzić w uzgodnienia międzyresortowe, no a przecież później jeszcze jest Sejm, Senat, nie wiadomo czy wszyscy przegłosują, nie wiadomo czy w Platformie... Prezydent. No właśnie, jest prezydent, który może zostać namówiony przez Leszka Balcerowicza. Ci lobbyści OFE już tak idą, no już są tak zdeterminowani, że nawet były minister finansów Leszek Balcerowicz poszedł do programu Kuby Wojewódzkiego, który sam siebie przecież publicznie nazywa idolem wszystkich idiotów. No, to pokazuje, jaka jest determinacja tych środowisk związanych z tego lobby, właściwie środowisk wokół lobby OFE. Ale oprócz ustawy o OFE, tych 13 miliardów fikcyjnych tam wpisanych na razie, jest na przykład również kilka miliardów złotych, około 6 miliardów oszczędności z tytułu przedłużonego obowiązywania podwyższonej stawki VAT. Wielu prawników twierdzi, że to jest nielegalne, niekonstytucyjne rozwiązanie, takie przedłużenie, mimo że obiecywał rząd, że, bo to narusza zasadę zaufania do państwa prawa i tak dalej, cały zestrzeg. Więc ja myślę, że po prostu ta listopadowa rekonstrukcja rządu będzie klucz tego programu rekonstrukcji, będzie właśnie odwołanie pana ministra Rostowskiego. Tak podejrzewam, no bo tutaj już odwołanie pani Muchy to już nic nikogo nie podnieci, tak, tak. Natomiast w jakimś sensie można powiedzieć, Rostowski zrobił swoje, czyli Murzyn zrobił swoje, jeśli chodzi o skalę zadłużenia, zadłużył nas przez 6 lat swojej działalności na prawie 400 miliardów nowych długów, jeśli chodzi o dług publiczny, a jeśli chodzi o całą pulę długów, to dobijamy do 1 biliona złotych, tak? Biliona. Czyli można powiedzieć tak, a jeśli chodzi o zadłużenie zagraniczne, dobijamy do prawie 300 miliardów euro. Gierek pożyczył 30 miliardów euro, dolarów. 30 miliardów dolarów. Spłacaliśmy 32 lata. Trochę fabryk zbudował, prawda, w międzyczasie. I spłacaliśmy to 32 lata. Tu mamy tego długu zagranicznego nie 30 miliardów, tylko prawie 300 miliardów, nawet nie dolarów, tylko euro. No to ile lat, ile pokoleń będzie to trzeba spłacać, a fabryki sprzedane już praktycznie, prawda? Więc ja mogę powiedzieć tak, to jest budżet, którego nie ma, ministra, którego prawdopodobnie niedługo nie będzie. Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. Sprawa OFE nie jest zamknięta. Niewykluczone, że rząd przegra również tą rozgrywkę z lobby OFE, z lobbystami. Pan prezydent może to zawetować przecież, no a to by mogło nawet oznaczać przyspieszone wybory, nieuchwalenie budżetu. Jeśli Hanna Gronkiewicz-Waltz przegra referendum, a wszystko na to wskazuje, że może przegrać to referendum, i miejmy nadzieję, że Polacy sobie i warszawiacy sobie uświadomią, że to jest w ich interesie, żeby osobę arogancką, niekompetentną odwołać jak najszybciej, no to wtedy rzeczywiście stanie problem paniki zupełnej jakiejś w obozie władzy. I wydaje mi się, że ta panika może rzutować również na kwestię budżetu i na kwestię wyborów. Bo mogą sobie uświadomić ludzie Platformy, że no im wcześniej te wybory zrobią, wtedy tym być może jeszcze uratują jakiś wynik. Tym bardziej, że ten budżet, który przygotował minister Rostowski, to jest taka kontynuacja kabaretu.
To jest kabaret, nie profesjonalny budżet. Mm-hmm. On tam sobie wpisuje dowolnie to, co chce. Wymyśla te wskaźniki takie, jakie mu się wydają. Później powie, że się pomylił po prostu ewentualnie. A tak było w tym roku. Przecież ja pamiętam naszą rozmowę tu w studio na początku tego roku, no chyba nawet pod koniec roku zeszłego, kiedy mówiliśmy, że ten budżet jest wirtualny, że on trzeba będzie go zmieniać, że tam się nic nie zgadza i tak dalej. No i wtedy pan minister Rostowski śmiał się z opozycji, śmiał się z krytyków, mówił, że on wie, co robi i w ogóle trzeba się uczyć, niedouczeni, moherowi. Nie umieją liczyć, korepetycje nam proponował. No potem okazało się, że trzeba zmieniać, że jest wielka dziura budżetowa, że to nie jest nawet dziura, tylko taki rów mariański, jak mawiał Jan Pietrzak. No i tegoroczny budżet jest oczywiście taki sam. Te wskaźniki tam mówiące o tym, że będą rosły wydatki inwestycyjne i prywatne, i publiczne, że będzie wzrost wynagrodzeń. To wszystko nie ma żadnych podstaw realnych. Te opowieści ministra Rostowskiego i premiera Tuska o tym, że mamy już ożywienie gospodarcze wielkie. Ja mówię, że mamy tak gigantyczne ożywienie, tak pędzącą gospodarkę, że trzeba uważać na przejściach, na pieszych, żeby gdzieś tam w okolicach TVN-u, żeby czy alej ujazdowskich, żeby pędząca gospodarka nas nie potrąciła, prawda, jak przechodzimy na światła po pasach. To są wszystko bajki, brednie. Sytuacja jest trudna i oczywiście nie ma też żadnych zasadniczego ożywienia gospodarczego również w Unii Europejskiej. To, co się dzieje w Grecji, za chwilę trzeba będzie tam uruchamiać trzecią transzę, trzeci program pomocowy, bo przecież nic to nie daje. Januszu, znaczy te działania ministra Rostowskiego wpływają na nasze życie, tak? Będą wpływać przez kolejne pokolenia na życie Polaków. Czy oprócz konsekwencji politycznych są jakiekolwiek, nie wiem, możliwości prawne do wyciągnięcia odpowiedzialności za to, co się dzieje? Znaczy, wiem, no właściwie można powiedzieć, że chyba nie. Tak naprawdę to jest Trybunał Stanu i to chyba głównie to, co grozi ministrowi, no chyba żeby jakieś takie prymitywne, proste przestępstwo tu miało miejsce. Natomiast oczywiście pan minister narusza w mojej ocenie cały szereg procedur dotyczących projektowania, procesu projektowania budżetu, obowiązujące zasady przejrzystości tego budżetu, legalności w sensie tego, że no właśnie uchwala pieniądze na podstawie ustaw, których jeszcze nie ma i nie wiadomo, czy będą. Więc to na pewno jest karygodny sposób konstruowania tak ważnego planu finansowego państwa, ale też powiedzmy sobie, no pan minister w razie czego jak zostanie zdymisjonowany, to pewno tydzień później wyjedzie na pobierać swoją brytyjską emeryturę, tak, do Londynu i szukaj wiatru w polu, tak, czyli ta odpowiedzialność jest żadna za to zadłużanie, no, a ten dług, który on, że tak powiem, nam przysporzył, no to jest prawie 380 już miliardów złotych i jeszcze zamierza coś tam dalej pożyczać. Więc to jest gigantyczny dług. To jest dług, który pokolenia będą spłacać. Coś powinno się w tej materii zrobić. To, co pan mówi, że powinno się tutaj jakieś rozwiązania prawne przygotować, że oprócz Trybunału Stanu powinna tu jakaś obowiązywać bardzo ścisła procedura w tym zakresie, której konsekwencje choćby finansowe powinny być. No, pan minister po prostu powinien zostać ukarany mandatem, tak? Jak nas się karze za to, żeśmy gdzieś tam przeszli po pasach, to ja myślę, że taki mandat w wysokości na przykład 1 000 000 złotych dla takiego ministra Rostowskiego, to już jakieś tam by znaczenie miał, tak? Za to, że on nie umie policzyć dobrze, że się myli fundamentalnie w większości spraw. No, przypomnijmy te, że tak powiem, kabaretowe pomysły z tymi mandatami, dochodami z mandatów w tegorocznym budżecie, tak? Że tam 1,5 miliarda miało być, wyszło mu na razie około 80 milionów. Teraz już po nowelizacji to już zapisali, że to tylko, prawda, będzie aż raptem tyle. No, no to jest po prostu kompletna kompromitacja. Nie, zresztą ja myślę, że ten budżet w ogóle to jest taka fikcja, która już w tej chwili z polską gospodarką ma niewiele wspólnego. Przypomnijmy również te opowieści o tym, jaka ta polska gospodarka jest mocna, jak to PKB znacząco rośnie. Przecież to PKB
produkt krajowy brutto polski, to przecież nie jest wypracowywany w większości już przez polskie firmy, tak sobie powiedzmy szczerze. Jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa, duże firmy, duże banki, no to ten produkt narodowy brutto, który powinien być liczony, czyli to, co my, Polacy, wypracowujemy, jest zasadniczo niższy niż PKB. No bo przecież jaki to jest polska firma Fiat, Siemens, no tak, gdyby odjąć PKO SA, Brebank, Tesco, prawda, Real, no to nie są polskie firmy przecież oczywiście i to powinno się odejmować. To wtedy by pokazywało, jak też jesteśmy my ubogim społeczeństwem, prawda, bo znacznie większa byłaby skala też relacji tego długu publicznego do tego PKB. My w tej chwili siedzimy całkowicie już w kieszeni zagranicznych podmiotów finansowych. Nasi wierzyciele, ponad połowy naszego długu, 52% polskiego długu jest w rękach podmiotów zagranicznych. Tak? Mhm. To jest katastrofa, można powiedzieć, dla Polaków. Choć minister Rostowski mówi, ale to przecież jest mało, bo Niemcy, my mamy 55% zadłużenia w relacji długu publicznego do PKB, a Niemcy mają 80%, a Japonia ma 200%, prawie 50%, tak? A Portugalia 100, ponad 100. No tak, Hiszpania. Tylko, że Hiszpania prawie 100. No tylko, że to są kraje znacznie bogatsze od nas. Po pierwsze, jakby Włosi, którzy mają tam gdzieś już w tej chwili ponad chyba blisko 140% relacji PKB do długu, do PKB, wyjęli część swoich tylko pieniędzy skąd, to by ten dług natychmiast zapłacili. No a my co? My mamy prawie 1 bln zł długu publicznego, prawie 800 mld zł długu prywatnego, czyli długu firm i gospodarstw domowych, a na kontach tych oszczędności w bankach jest raptem 500 miliardów, tak? Ja już nie mówię o tym długu ukrytym, no ale tak naprawdę mamy koło 2 bln tego jawnego długu. Jawnego. A na kontach w bankach 500 miliardów. Czyli co my możemy zapłacić, tak? Czy my jesteśmy w sytuacji gorszej niż Grecy. Przeciętny Grek jest bogatszy. Oczywiście te dane, różne badania absurdalne, śmieszne, typu, że tam Polak ma średnio na koncie 5000 dolarów odłożone, no to po prostu tylko boki zrywać, tak? Mhm. Czy, że ostatnio PricewaterhouseCoopers zrobiło takie badanie, że w 2030 roku Polak będzie zarabiał 3137 dolarów. No więc też można pęknąć ze śmiechu, co oni wiedzą, co będzie za 17 lat, tak? Ale najbardziej mnie zastanowiło, że tam ma być końcówka 3137 dolarów. To tak się zastanawiam, co będzie kosztować wówczas za te 17 lat 37 dolarów, może bochenek chleba na przykład, prawda, czy waciki. Więc to wszystko jest jedna wielka lipa, jedno wielkie oszukiwanie Polaków, robienie ich w konia po prostu. Dajemy się jak dzieci ogrywać, dajemy się nabierać na te bajki, no że niby to jakoś tam pewno będzie, tak? No, co to nas obchodzi budżet, co tam nowelizacja, no coś tam zmienią, poprawią, to może jakoś się to zbilansuje. Tu już się nic nie bilansuje, widać wyraźnie, że tych dochodów podatkowych jest coraz mniej, jest coraz gorzej. Raptem ten VAT już na przyszły rok, dochody rzędu około 116 miliardów złotych, no to pokazuje, że jest coraz mniej dochodów z VAT-u po prostu. Każdego roku od czasu właściwie funkcjonowania tej koalicji te dochody maleją. No a przecież teoretycznie gospodarka się rozwija, prawda? Mamy wzrost PKB, coraz niższe dochody z VAT-u, a VAT przecież jest tym podatkiem, który jest taki dla gospodarki właśnie bardzo ten, no to zresztą te idiotyzmy z podnoszeniem tej akcyzy, 15% podniesiona akcyza na alkohol, 5% na tytoń, no to wiadomo, to będą bimbrownicy się zacierają ręce, przemyt będzie kwit, papierosy będą palić, będziemy palić za wschodniej granicy. Zresztą sama ta Unia już też zidiociała doszczętnie, bo między innymi wprowadza od przyszłego bodajże roku możliwość zaliczania do produktu krajowego brutto dochodów z prostytucji, przemytu towarów i z handlu nawet narkotykami. No, czyli będzie, my jesteśmy przecież mocni w przemycie tutaj, przez nasze granice jest tranzytowy kraj. W prostytucji też można będzie troszkę dorzucić wyników do PKB. No, idziemy w kierunku jakichś absurdów kompletnych, ale tak jest. No. Może jeszcze na koniec, gdy pan powiedział, porozmawialiśmy o budżecie. No, budżet jest taki, jaki jest. A gdy pan mógł mi powiedzieć, jak Polakom będzie się żyło w przyszłym roku? Znaczy chodzi mi o budżet domowy, tak?
Jak pan przewiduje? Wie pan, ja jestem innego zdania niż ci dyżurni analitycy ze studia TVN, CNBC i rządowi propagandyści. Ja uważam, że przyszły rok będzie jeszcze trudniejszy niż ten. Choć trąbi się o tym rzekomym ożywieniu gospodarczym, że już światełko w tunelu i tak dalej. Nic z tego. Jeśli to ożywienie będzie, to tylko statystycznie, czyli w tych liczbach tam może coś będzie się zmieniać, dlatego że będziemy się odnosić do bardzo złych lat poprzednich, tak? 2012-2013 no też nie był najlepszy, nie jest najlepszy, więc wskaźniki tam można zawsze, te liczby są cierpliwe, można je podretuszować, można trochę podciągnąć. Natomiast tak naprawdę Polacy widzą, jak jest dramatyczna sytuacja, po pierwsze z zatrudnieniem. Praktycznie przecież Polak czy Polka 56, 7, 8-letni nie znajdzie żadnej pracy tak naprawdę. To nie ma szans po prostu. Nawet w tych dużych miastach jest zasadniczy problem. No i drugi to są te pustoszone portfele przez ministra Rostowskiego i obecną koalicję rządową. To jest nie tylko podwyżka tego VAT-u, która będzie miała znaczenie. To jest 6 miliardów złotych. Ten jeden punkt procentowy więcej w tym VAT-cie, prawda? To jest prawie 6 miliardów oszczędności dla rządu, czyli ubytku z naszych portfeli. Ja już nie mówię o tych akcyzach właśnie podwyższonych, o tym, że nie są waloryzowane te progi i tak dalej, czyli też realnie płacimy większe podatki, ale również no właściwie zastój kompletny, jeśli chodzi o inwestycje. Olbrzymi spadek popytu i to nie jest prawda, że Polacy nie kupują dzisiaj tego, że się wystraszyli, że ktoś tam czarne wizje, tak jak Kasandra Szewczak tu mówi, to ten, dlatego Polacy się już tak wystraszyli. Nieprawda, po prostu nie ma tych dochodów, te dochody są coraz mniejsze, te oszczędności muszą być robione. Nawet wystarczy popatrzeć, no mamy okres przez zbiorów warzyw, a wszystko właściwie z warzyw podrożało i to niektóre rzeczy, jak tam ziemniaki 250% wzrosła cena. Oczywiście to są złotowe wydatki, no ale jednak są, tak? Czy jakieś tam jabłka, czy inne warzywa 120%, czy cebula 150%. No, to pokazuje, że realnie w portfelach Polaków będzie dużo mniej pieniędzy. Nie, koszty utrzymania, zwłaszcza energii elektrycznej i opału, będą wysokie, jeśli jeszcze okaże się, że jest mocna zima, mroźna zima, to będą to znaczące wydatki dla Polaków. No i wreszcie brak pracy, brak perspektyw. To może oznaczać nową falę emigracji, wyludnienie Polski. No może o to chodzi, żeby ci młodzi zdolni jeszcze do pracy, stąd wszyscy wyjechali, żeby stali ci starzy, a tym starym po prostu nie ma dla nich leków ratujących życie, bo nawet leków na nowotwory brakuje, no to zgodnie z starym hasłem emerycie popieraj rząd czynem, umieraj przed terminem i w związku z tym szybko się zrobi z tych 38 milionów Polaków, może się zrobić 30 milionów, tak, czy tam 30-32. I niektórzy mówią, a to będzie lepiej, będzie nas mniej, będzie więcej pracy. Nie, nie będzie nic. Polska się likwiduje, Polska się zwija, zwija się polska kolej, zwijają, praktycznie nie ma już polskich przedsiębiorstw. Młodzi Polacy, którzy tworzą te swoje firmy, bo Polacy są bardzo przebojowi, próbują, walczą, nie chcą zatonąć, więc tworzą te własne firmy, ale tak naprawdę ta firma przeżywa rok i po roku właściwie 70-80 firm pada z tych założonych. Więc to będzie bardzo trudny rok i myślę, że ten rok będzie też bardzo znaczący wydarzenia polityczne, które będą wynikiem pogarszającej się kondycji i poziomu życia Polaków. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za rozmowę.